problemy z wywalaniem z serwera. W becie było to samo, nie? Zresztą w każdej bijatyce tak jest. Pamiętam jak w Tekenie. W Tekenie w pierwszy dzień zagrałem z dwie gry online. Czekając pół dnia. Chociażby. Wow, jaki to ma zasięg. O nie. Co, jakie kozackie łapanie, wow. Okej. Zniknął całkowicie, później nagle z kosmosu na mnie spadł. Ale Faust też jest mega śmieszny. To jest taka postać przez te rzucanie randomowe, że ona sama siebie miksuje, mam wrażenie. O, niby jakieś mini combo mi się zrobiło. Ale to właśnie chyba przez to, że ciebie w locie trafiłem. Teraz też na przykład nie mogłem użyć tego bursta, żeby się wyrwać z kombosa. Nie wiem dlaczego, czy to trzeba mieć ten pasek pod życiem cały? Czy nie trzeba mieć całego, żeby wyrwać się z kombosów? Bo wciskałem, ale nie działało. 100% paska, ok. O, to ja zrobiłem łapanie, ale oszukali mnie. Nice. Boom, okay. Jezu, ale strony pozmieniało. Oj. No i oczywiście znowu to ćwierć koło mnie w bambusa zrobiło. Czyżbyś sam się zabił? Chyba tak. Znowu to ćwierć koło mi nie siadło. Znowu to samo, tam jest na końcu
kopniak, a mi to nie siada za Chiny, nie wiem dlaczego. Chyba zdąży podskoczyć, co? O, nie zdążył. Let's go. Pewnie w trakcie ataku była postać, co? Faust, dlatego się nie udało podskoczyć. Ja chciałbym jedną rzecz ogarnąć. Żeby gdzieś było wytłumaczone, ile tutaj input laga, czy tamtego rollback frames, ile to jest dobrze, ile to jest źle. No bo okej, są tam jakieś liczby, 70 ms, czy coś tam. Trzy klatki, rollback, frame. Ale ile to jest dobrze tak naprawdę? Jakie wartości są dobre? Ciekawe. Rzucałem trzy przedmioty jak baba z Radomia. O! Co ty mi tu banana rzuciłeś? Nie no, Faust ogólnie rozwala mnie postać. To jest postać, która sama się miksuje, serio. Do 6 rollback frames jeszcze ujdzie. A ten MS w takim razie Sabat ma jakieś znaczenie według ciebie? No bo co, będę miał, nie wiem, 30 ms, a 150 ms, ale rollback frames będą dobre, no to... To jeszcze spoko do grania niby? Nice, wow. Okej, czyli ważniejsze są niby te rollback frames, tak? MS jest mniej ważny, spoko. Nie no, ja wiem o co ci chodzi, wiadomo, no jak będzie kurczę 300 ms, a 2 rollback frames, no to wiadomo, że to i tak jest lipa, ale... Ważniejsze są pewnie te rollback frames, tak jak mówisz. Ale mnie zżera. A jak kucam, to nie powinno mnie przypadkiem nie trafiać? Ciekawe, czy to ja coś źle robię, czy to... Łapię też kucających. Siemana Danielo, siema. O nie, zostaw mnie, halo. A fuck, skonfirmował. Jak gierka? No spoko, podobnie jak w becie. Ale szybciej się ładuje. Znowu tego nie trafiłem, czemu? Tutaj naprawdę mam wrażenie, że trzeba mieć mega dokładne inputy. Szybciej się ładuje, są czasami disconnection ratio, disconnection from server czy coś. Ale to no to wiadomo, to na start to norma. Ja muszę się dowiedzieć, czy to łapanie łapie też kucających, bo mam wrażenie, że tak, a ja cały czas kucam praktycznie. Ładnie. Zrobił Roman cancel, żeby się tutaj osłonić przed karą. Kto gra Faustem? Tutaj ziomek z czatu, Ukio. Ukio.pl. Parę player meczyków sobie gramy. W 2D rzuty są zawsze mid. Serio? To dziwne, bo... Wydawało mi się, że jak grałem z jakimś Anjim czy tam Skyem, to gościu rzucał, była animacja, a ja kucałem normalnie. Ale może się mylę, że... No na pewno, no Axel ma na low, to wiadomo, ale... Wydawało mi się, że większość rzutów to są high'e tak naprawdę.
O ja. Ajajaj, tak jest, karamba. No nie, skubaniec mnie wyrolował. No i co jest z tym? Czemu mi to ćwierć koło nigdy nie wchodzi w tym kombosie? To jest aż podejrzane. O, ale mnie zeżar. Zmieniać postać, żeby była różnorodność? No ale to tak, Wcześniej tutaj Ukio grał V tym. Anjim. Pierwsze meczyki. O, nice. To już w ogóle nie miałem szans. A ja raczej na razie nie będę zmieniał, no bo to jest day one. Innej postaci w sumie nie znam, no to... Po co mam, wiesz, wybierać randomową postać, żeby nic nie robić? To nie jest Tekken, gdzie... wykombinuje kombos po sekundzie jakiś. Serio? Aj, chyba za wcześnie. O. Masakra, ani nie mogłem się dostać górą, ani dołem. Jest dobry mini dokument na temat rollbacku. A to oglądałem to, no. Core Gaming, śledzę ten kanał. O, w końcu coś mi siadło. O, widziałeś? Teraz tym Faustem kucnęłeś pod moim grabem. Przed sekundą. Schyliłeś się tym Faustem i kucnęłeś. A, poza zasięgiem, okej. No tak, bo tutaj graby są ultra małe. To też mnie strasznie zdziwiło, jak zaczynałem grać w tą grę. Że tutaj graby mają mega mały zasięg. O, znowu też nie trafiłeś tym grabem. No naprawdę, ta animacja jest jakaś dziwna, bo to wygląda jak... Jakbyś po prostu nie trafił, nie? W sensie, jak ja bym kucnął, a to brak zasięgu. Ajajaj. O! No i znowu podskoczył, skubaniec. Itadaki.
Fuck. Ziombal, nie wiem do kogo pisałeś, ale nic nie zrozumiałem. Jeżeli do mnie, to nic nie zrozumiałem, co napisałeś na czacie, wiesz? Rzut nie wejdzie, jak masz blok czy hit stana, okej. Okay. To dużo jest jakby informacji odnośnie samych rzutów. Rzutów nie da się kombować, jasne. No to jakby zrozumiałe, no to, że w 2D to tak nie działa. W sumie w Tekenie masz rzuty takie, które się kombują, ale no to raczej są postacie typu grapplerzy, tam King, nie King i tak dalej, nie? O nie, ale mnie złowił. A wczoraj była rozmowa o input, to, o tym, o lagu w telewizorach. No była, no i co? Gadaliśmy sobie na czacie, to się zgadza. No tak, monitor lepszy od telewizora, dokładnie, tak się zgadza. Coś się zmieniło od wczoraj? Chyba nie. Jezu, kopnij go! Nice. Czy są wszystkie postacie, czy trzeba jakoś odblokować? Są wszystkie postacie, Danielow, od razu. Wszystkie postacie, tak jak były w becie, to takie są też teraz dostępne.